Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Prey, gry osadzonej w wirtualnej rzeczywistości, w kosmosie, a właściwie w przestrzeni kosmicznej. Po wielu bataliach i wojnach związanych z tym, że trzeba było, kurczę, znaleźć w tej całej stercie papierów klucz, a właściwie hasło aktywacyjne do tych oto drzwi. Udało mi się to zrobić, było ono zapisane gdzieś na jakimś komputerze w mailu, więc mam nauczkę, że maile muszę czytać, bez nich gry raczej przejść się nie da. Za tymi drzwiami udało mi się uruchomić też operatora medycznego, taki mały latający droid, dzięki któremu można się wyleczyć. Jak widzicie, mam 110 punktów zdrowia, miałem tylko 35 w poprzednim odcinku. Jedno kliknięcie, koleś nas uleczył. Tak jak mówiłem, mamy kod dostępu do tego miejsca. Powiem wam, że trochę przyspieszone, tak jakby koleś zwariował, tętno, więc zobaczmy, jak zareaguje na to, jak nas zobaczy. Mam go lać, czy co? Okej, zobaczcie, jak tylko otworzyliśmy, eksplodował ziomek. Nie za bardzo wiem, co to znaczy. Poszukaj ciała Bellamy'ego w centrum urazowym. To jest to, gdzie jesteśmy w tym miejscu. I nic więcej, tak jakby nie dostajemy żadnych informacji. Trevor Yut Young. On po prostu wybuchł, nie? W momencie, w którym... I zobaczcie, okaleczył nas do 60 punktów zdrowia. Czyli on po prostu bije. Czy to było jakieś tajne przejście? Którędyś ten zombiak musiał się do niego dostać, nie? Tu niczego widzę, że nie zrobimy. Żadnych wentów, żadnych szybów wentylacyjnych tutaj przede wszystkim nie mamy. Dobra, Trevor Young. To nie ten koleś niestety, no. Musimy teraz się wrócić do tego centrum i zobaczyć, co jest w monitorze. Jaka informacja dla nas. Bo tam z reguły jest napisane coś ciekawego. Jesteśmy umówieni. To właśnie jest nasz operator medyczny, nazwałem go... Alarm systemowy. Yuri. Niezbędna naprawa. Proszę skontaktować się z wykwalifikowanym... Ale proszę mnie zostawić. Phantom. Chyba jeszcze mnie nie widział. Tak to właśnie jest. Ciągłe ukrywanie się przed tym ziomkiem. Idźmy na kucaku, może nas nie wyczai. Ulecz mnie szybko, 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 szybko. Dzięki. Od razu lepiej. O fuck. Mogę to jakoś zamknąć? Wodę bardzo, bardzo... Wait, bardzo, bardzo proszę cię z pudełkiem czekoladek, abyś naprawił operatora medycznego na twoim biurku! Tu jest, słuchajcie, dużo rzeczy, a niestety właśnie zginęliśmy. Ale to jest pomieszczenie, do którego musimy się skierować, więc jak tylko znów się zrespimy, że tak to nazwę, to właśnie będziemy się tutaj kierować. Robot nas niestety zauważył i to był błąd, przez który po prostu się daliśmy złapać. Gdzie zaczynamy rozgrywkę? No w miejscu, gdzie ten koleś sobie wybuchnął. Wybuchł? Nieistotne. Ekwipunek nawet się nam powiększa. Zobaczcie, mam parę materiałów, które będzie można przerobić na surowce wtórne, dzięki którym oczywiście później będziemy mogli tworzyć bronię, konstrukcje i elementy niezbędne do przetrwania. Zapytacie, dlaczego tu jest jeden Phantom? Nie, patrz na mnie, dzięki. Lecz mnie. Diagnozuję stłuczenia, otarcia, zmęczenie. To zagrażałoby życiu. Stłuczenia, otarcia, zmęczenie. Nie ruszaj się, proszę. Zobaczcie. Tylko chwilkę. Zrobione. Ankietę zadowolenia z usług można wypełnić w recepcji. Serio? Dzięki. Koleś ewidentnie pilnuje tego pomieszczenia, a to znaczy, że jest tam coś ważnego. Wiecie, jak to działa w grach, nie? NPC-ty łażą i kręcą się właśnie wokół takich miejsc. Podpalił? Po co? Jakaś maść jest, zobaczcie. Miniemy się z nim. On cały czas łazi obok tego miejsca. Cały czas. Nie mamy żadnego pistoletu, żeby strzelić w rurę. Ja myślę, że to jest klucz do tego, żeby to rozwiązać, bo kurczę, koleś jest praktycznie niezniszczalny. Nie możemy go, wiecie, z tym działkiem lepik zatrzymać, bo zwyczajnie się nie da. Ciekawe, czy mnie wyczai teraz. Inżynierem. Nie
Niezbędna pomoc lekarza. Nie wyczaił, nieważne. Części zamienne. Spalony dysk twardy. Coś tam, nieważne. Popstar. To chyba są jakieś napoje energetyczne. Nie wiem, ale to się na pewno przyda. Wait, bardzo cię proszę z pudełkiem czekolady, żebyś naprawił operatora medycznego na twoim biurku. Okej. Słuchajcie, mamy takie części, które nam to umożliwiają, słuchajcie. Ale niestety nie mamy ze sobą żadnego, nie mamy wyuczonego tej umiejętności, żeby to samotnie zrobić. I coś czuję, że tak łatwo z tym nie pójdzie. Neuromody 0, niestety, a potrzebujemy mieć drugi stopień naprawy. Tak, drugi stopień naprawy, a jest tylko pierwszy, więc nic nie zrobimy tutaj, słuchajcie. Musimy stąd sobie wyjść. Tu się wyłączyło zasilanie, tu się wyłączyło napięcie. Zobaczmy jeszcze raz cele. Po drugiej stronie zwierciadła. Tam jest, słuchajcie, przejście, do którego potrzebujemy kartę. Bez karty nic nie zrobimy, a nie za bardzo wiem, gdzie ta karta się znajduje. Znajdź członka załogi, Alex Yu, lokalizacja arboretum. Tam też nie dostaniemy, bo winda jest zablokowana. I tutaj jest ciało Bellamy'ego w centrum urazowym. Czyli to jest gdzieś tutaj, gdzieś w tym miejscu. No cóż. Alarm systemowy. Niezbędna naprawa. Proszę skontaktować się z wykwalifikowanym inżynierem. Musimy pamiętać, żeby to później wrócić oczywiście. Jak tylko to zrobimy, naprawimy sobie tego neuromoda. Ło, chyba mnie widział. Uszkodzony. To nie jest Bellamy, nie. Tam jest jakieś pomieszczenie, zobaczcie. Chris Wade. Kurczę. On mnie widział. On mnie cały czas widzi. I patrzcie, ani nie możemy nic zrobić. Ani zaatakować. No nic, po prostu nic. Jesteśmy bezbronni. A teraz tu jest za oczywiście za rogiem. Ciekawe, bo on tak jakby ładuje swój strzał, po czym odpuszcza, nie? Od tak odpuszcza. Trzeba by go stąd przegonić, nie? I w momencie, w którym go przegonimy... Tu jestem, chodź. Chodź do taty, chodź. Chodź. No jeszcze kawałek, chodź. Chodź taty, idziemy. Okej, okay, wyrolowany tak jakby. Tylko teraz jeszcze trzeba tam wrócić do góry. Chodź, musimy go tak, wiecie, troszkę podrażnić, żeby on za nami zaraz pobiegł. W sumie taka zabawa w berka trochę, nie? On się musi pojawić gdzieś tu, wtedy biegniemy tak jakby... A, złościmy się, kolego, co? Chcę, że fajna impreza będzie, fajna, dawaj, no chodź, come on. Dobra, przebiegł. Napierdzielamy teraz szybko. I do góry. Zamykamy drzwi od środka i mamy czas, żeby tam, wiecie, wszystko posprawdzać dokładnie. Ale porobiony. Dobra, i mamy spokój. Teraz możemy na spokojnie. Co to tam leży, patrzcie. Jakiś... Coś małe? Jabłko. No kurczę, kto by jabłka nie chciał, nie? Szafki. Możemy sobie spokojnie teraz posprawdzać. Zobaczcie, ile tu jest rzeczy. Nieś? Mogę ją... No nieważne, tu się nie dostaniemy oczywiście. Tu jest Henrik Device, naczelny chirurg. Dzień dobry, miło cię widzieć. Tu jest woda, która odnawia odczupinkę życia oczywiście. Jakieś kwiatuszki, ciało April Max... Mac... Co? Maguire. Znane nazwisko swoją drogą w Stanach. Niedługo będę potrzebować naprawy. No dobrze, ja się cieszę, ale ja tu szukam teraz rzeczy przydatnych mi, a nie tobie, stary. Proszę mnie nie krzyczeć. Trevor Young, no nie wiem co ci napisać, wyparował...
Póki co Younga poddawacie kwarantannie, a ja go kurde zabiłem. Trzymaj się z dala od obszaru objętego kwarantanną. Przebywa w nim cierpiący na utratę pamięci obiekt, który może przynosić choroby zakaźne. Na tę chwilę dr Cole i ja posiadamy tam dostęp. Proszę zmień kod na 0269. Henrik DeVires. Ale to nam niewiele daje, słuchajcie, bo nic nam nie daje praktycznie. Zapis sesji. Tu też nic ciekawego się nie dzieje. Narzędzia. W celu poprawnej oceny zmian osobowościowych obiektu dane należy zebrać wielokrotnie na przestrzeni czasu. Zróbmy test, no. Nie wiem, co to nam dało, ale okej. Okay. Dzień dobry. Może będę w stanie pomóc. Będziesz w stanie pomóc. Dajesz, stary. Pętna naprawa. Proszę skontaktować się z wykwaliagnozą. Lecz mnie, stary. Lecz mnie, lecz mnie, lecz mnie, lecz mnie. ...spowodowane temperaturą. Zalecam 10 ml hydraminozu. Już niedługo poczujesz się lepiej. Co jest, co jest, co jest, co jest? A to ogień. Da się jakoś... Aha, przytkać to musimy w tym miejscu, dobra. Okej, okay, teraz ten rejon jest w miarę bezpieczny. Czemu? Zobaczcie. To mi się nie podoba. Nie podoba mi się to z tego względu. Co to jest? Łap to. Nie? Dobra, jakiś garnek, nieważne. No twoja. Pozostało dwóch operatorów medycznych. No dobra, ale na razie go nie wzywajmy, on się przyda później, nie? Substancja łatwopalna. Schowek. Są kurde ciekawe rzeczy, słuchajcie. Bardzo ciekawe. Odpady medyczne. Strzykawka z PSI. Dobrze, że wyrodowaliśmy tego gościa, bo dzięki temu... Punkty zdrowia? Nie, on nie przywraca punktu zdrowia chyba. Bo dzięki temu możemy sobie, wiecie, to dokładnie wszystko posprawdzać. A to będzie nam pozwalało na to, żeby ten rejon odhaczyć jako zrobiony, jako gotowy. Weźmy zwłoki Trevora. Nie wiem, może nam się przyda. Trevora, jak ten z GTA, czajcie. Ale tymczasem nie wiem, przejdźmy się tutaj. Musimy też obczaić. Miło cię znowu widzieć. Co robili temu gościowi, że akurat tu się znalazł? I dlaczego on, a nie ktoś inny? Co tu jest napisane? Caution, corrosive. Okej, jakiś dym. Użyłem strzykawki PSI, dobra. A ten dym jest toksyczny, dobra. To jest Luther Glass, czyli to nie jest jego tak jakby... to nie jest ciało, którego szukamy, dlatego zmierzałem, przepraszam. No ale żadnej innej karty, zobaczcie sami, my tu nie możemy znaleźć. Jak ja macie naprawić, stary? Nie mam takich... Dzień dobry, Talosie. Uwaga. Okay. Próby modyfikacji urządzeń administracyjnych na stanowiskach roboczych lub panelach mogą poskutkować porażeniem. Jeśli masz no, czyli po prostu nie baw się w robotyka, nie? Coś takiego powiedziała. Secure Pharmaceutical. Pharmaceutical. Nieważne. Zdaję sobie też sprawę z tego, że... Po pierwsze on tam jest, bo go słyszę jak tupie. Wy też słyszycie. Anna Goldcrest. Nie szukaj. Nie. Gdzieś tutaj znajduje się opaska Morgana. Nie Morgana, tylko Bellamiego. Jeżeli mamy tą opaskę, to ona pozwala nam tak jakby... zlokalizować ofiarę, do której ona należała. Ej, ale ma creepy twarz, bez kitu. Tu jakieś pliki karteczek. Posprzątaliśmy w miarę i tu nic ciekawego nie widzimy. Tak jak zobaczyliście przed chwilą. Krzesło i tak dalej. Zróbmy tą załogę, raz jeszcze. Jak się ona nazywała, pamiętacie? Anna Goldcrest. Ciekawe co będzie, jak oznaczymy ją na monitorze, żeby nam wyszukiwało ją, zobaczcie. Tu, czyli ciała możemy znajdywać, dobra. Centrum urazowe. Nie ma tu Bellamiego. To coś tu jest nie tak. Internistka, czyli ona żyje. Dobra. Podtrzymywanie życia. Konserwacja zewnętrzna, kwatery załogi. To jest takie pomieszczenie, gdzie oni tam sobie siedzą i przebywają i tak dalej. Tylko czekajcie, co tu jest? Warsztat doktora Calvina, to tam gdzie idziemy. Bernard Griffith. To jest to? Tak, to są kwatery załogi. Myślę, że możemy się tam przejść. Możemy się tam przejść i zobaczyć,
czy laska tam po prostu będzie, nie? Bo to może być dość istotna postać w całej grze. Ale sprawdźmy jeszcze wszystko inne. Bellamy nie. Bellamy również nie. Szukamy nazwiska Bellamy, żeby go znaleźć, bo on popycha fabułę troszeczkę do przodu. Dalej nie mamy tej karty dostępu, która praktycznie wszystko nam zatrzymuje w miejscu. Ale no, sami widzicie. No. Czego byśmy nie zrobili, to wszystko sprowadza się do tego, że nie mamy jakiegoś elementu, który pozwoli nam przeskoczyć jakąś przeszkodę w postaci właśnie zamkniętych drzwi, w zamka jakiegoś tam... Co to mamy? Regina Sellers. Jakieś, nie wiem co to. Nie będziemy tego oczywiście czytać. Zobaczmy tą Reginę Sellers jeszcze. Jak jej tam nie będzie. A tu w mailach co mamy? Przybycie rannych. Uwaga, do wszystkich strażników ochrony. W centrum urazowym. Na miejsce zmierza kilka osób z obrażeniami oraz prawdopodobna ofiara śmiertelna. Wśród rannych jest dr Sylwian Bellamy, czyli ten, którego szukamy. Nie należy go przenosić do centrum urazowego, czyli jego tu nie ma. Musi zostać przewieziony do działu psychotronicznego. To niezwykle ważne dla zdrowia i bezpieczeństwa stacji. Powtarzam, dr Sylwian Bellamy nie może zostać przyjęty do centrum urazowego. Oddział psychotroniczny, dobra. To był ważny mail. To był bardzo ważny mail. Narzędzia. Pobierz mapę obszaru. Co to? A, mapy mamy, dobra. I szukamy oddziału psychotronicznego, słuchajcie. Poziom pierwszy. Tu jest. Jakoś sobie go oznaczyć możemy? Chyba nie bardzo. Ale w każdym razie to jest poziom niżej. I koło głównej windy. My jesteśmy w którym sektorze? Tu, dobra. Mniej więcej wiem, gdzie iść. Mam nadzieję, że tego fantoma tam nie będzie. A bynajmniej. Musimy stąd uciec, bo on nas tu będzie kiereszował teraz. A on do mnie idzie, a on do mnie idzie. Skitramy się. Nie wiem, zamkniemy go tutaj? On będzie stał, bo on nie... Tak, on mnie nie widział i on się cofnie. On nie jest głupi. Ojej, 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 ojej. Tam słyszałem mima. O nie, stary, nie teraz, no. Już tyle zrobiłem. Stary, błagam cię, przepuść mnie. Kuźwa. W takim momencie mnie zabiłeś, gościu. Zlitowałbyś się, naprawdę. Już tak popchnąłem fabułę do przodu. Trudno, mówi się trudno, oczywiście. Śmierć w grze to jest naturalna sprawa. Gdyby nie to, to nie byłoby do niej żadnej fajnej animacji. Ani czegoś, co warto zobaczyć, prawda? Mamy tu gościa przed drzwiami, o tym trzeba pamiętać, więc otwieramy je i gonimy jak najszybciej do. Celem naszej misji jest teraz co? Kto? Lub co? Gdzie? Znajdź przyjaciele Bellamy'ego. Kartę dostępu do jego kajuty, dział psychotroniczny. No i tam właśnie idziemy. Tylko musimy teraz stąd szybko wyjść. Zdrowie 110. 5 punktów zdrowia. Tego nie chcemy. Paczka baterii do zakłócacza paraliżującego. No dobra. I gonimy, gonimy, gonimy. Dobra, chyba mu zwiałem. Jest dobrze. A bynajmniej jest znośnie. Kiedyś oczywiście psychotroniks tam. Kiedy będziemy mieli dostęp do większej ilości arsenału broni, to się z nim troszkę inaczej będzie rozmawiało. To jest dział psychotronik? No super, nie mam do niego karty. Co teraz? Zhakować go nie możemy. Czyli co, karta jest gdzieś tutaj? Bernard Griffith. On też jest w ambulatorium. Tu niestety nic nie zrobimy, więc chyba musimy przełożyć to zwyczajnie na kolejny odcinek, na kolejną część naszej gry Prey, więc zapraszam na nią zgodnie z naszym stałym schematem i mam nadzieję, że was dziś nie zanudziłem. Postaram się odcinek fajnie zmontować, dograć fajną, przyjemną, klimatyczną muzyczkę. I co? Dajcie znać w komentarzach co i jak, a ja się z wami żegnam i do zobaczenia, cześć!